Hej, witajcie, z tej strony Giladhis, zapraszam was bardzo serdecznie na materiał z gry Balloon City 5, czyli piątą odsłonę gry, oczywiście jeśli chodzi o balonki. Ja nigdy nie grałem w tą wersję, że tak powiem, więc zobaczymy, co tutaj wszystko wychodzi. A, są dzienne zadania. Także kliknijmy play i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Możemy grać w koopie i tak dalej, może kiedyś z Maciusiem. Jeśli chcecie, dajcie oczywiście znać, a oczywiście postaram się pograć. Jak widać, mamy całkiem sporo mapek do zrobienia, jeśli chodzi oczywiście o początkującego. Ej, dobra, ja się nie spodziewałem, że jest aż tyle mapek. Ogólnie jest promocja na Steamie, albo była raczej, bo nie wiem, czy trwa w momencie dalej, w momencie, kiedy to oglądacie. Ale to już inna kwestia. Na pewno była promocja, więc postanowiłem sobie zakupić całą kolekcję i tak dalej. Mówię, czemu nie? Bardzo chętnie. Także, czy ja jestem w stanie coś więcej wykorzystać, bo to jest sklep, okej. Co za pieniądze rzeczy. Skiny! Są po prostu skiny. Dobra, w takim razie tutaj mamy laboratorium. Bardzo ładnie. W laboratorium możemy płacić monetami. Nie mamy monet, to nas na razie nie interesuje. Tu jest jakaś chatka. Mamy jedynkę. Specjalni agenci. Wydaje mi się, że ja coś kupowałem. Możemy farmera kupić za 40. Mamy 100. Dobra, kupiłem jednego farmera. Nie wiem, czy to są jednorazowe bonusy, czy nie. Ale oczywiście tego wszystkiego dowiem się. Dzisiaj mamy skrzyneczkę. Dziękuję serdecznie za te daily rewardy, bardzo przyjemnie. Tutaj mamy wieżyczki jeszcze, możemy sobie zobaczyć. Dobra, wszystko jest jasne. Dobra, na razie najważniejsza jest jedna rzecz. Trzeba zagrać w nową grę. Trzeba wbić cokolwiek, zróbmy podstawową mapę. Poziom, myślę, że możemy zagrać na medium. Myślę, że będzie spoko. Fast track. Czy ja mam tu coś wybrać? Chyba nie muszę. Lecimy z tym wszystkim. Kupuj wieżyczki, to akurat wszystko wiem. Okej, okay, dobrze, bardzo. Dobra, spokojnie. Wszyscy specjalni agenci, wszystko rozumiem, dobra. Bierzemy, aha, muszę przeciągnąć, dobra. Naszego pierwszego balaniarza ustawimy tutaj. Ile ten baloniarz kosztuje w ogóle? 200 kosztuje. Dobra, to ustawimy ich tutaj dwóch. I mogę kliknąć ja, kiedy mam puścić. Tak, tutaj puszczam, dobra, jest. I lecimy z tymi balonami, ciach, ciach. I proszę bardzo. Teraz, czy jestem w stanie was odklikać? Jestem. Czy mogę ciebie gdzieś postawić, farmera? Myślę, że jesteś mało użyteczny, więc postawię cię gdzieś tu w rogu. I nie wiem, co będziesz robił. Stawiam! Uwaga! W tym momencie zrobiłem ogromną głowę. Czy mogę cię schować z powrotem? Raczej. Odblokowałem tak shootera, bardzo fajnie. Easy peasy. Teraz zakładam, że on zbiera automatycznie banany w jakiś sposób. Tylko ja nie mam tego do... Nie mam wyrzutni bananów. Dobra, to jest... To jest giga głowa z mojej strony. Nie wiem, czy to będzie tak działało jak chcę, więc na razie postawię tego tak shootera tutaj, jakby cokolwiek miało przejść. Bardzo ładnie. Ile w ogóle mamy tur tak naprawdę? 65! Dobra, to przyspieszmy trochę te balonki, czy... Aha, mogę mieć po prostu na tempie podwójnym, nie więcej. Bardzo dobrze, Dart Monkey. Czyli oczywiście będzie na większe dystanse i mogę cię zupgrade'ować. Tak, za 90. I ciebie nie stać. Więc lecimy z tym wszystkim. Większy dystans to ważniejsze rzeczy. Jak duży w ogóle? Okej, okay, to nawet tu jeszcze będziesz łapał. Bardzo fajnie. Więc ciebie upgrade'ujemy i poprosimy oczywiście dalej. Ten bananaś to nic nie robi, ale no to już kolejna kwestia. A wbijałem też poziomy. Dobra, ten tak shooter powinien sobie tam z nimi poradzić, nie? Ta, no i jeszcze mój ma zasięg. Boże, możemy też snajpera zrobić. Kolejny level up Dart Monkey. I możemy wam zrobić sharp shots. Dobra, za 140. A snajper kosztuje 350. Dobra, to dajmy temu na razie. I puśćmy sobie nasze baloniki. On powinien dwa naraz chyba teraz przebijać, z tego co ja rozumiem, jeśli chodzi o ten obecny upgrade. Na razie chyba jest ok, więc lecimy z kolejną falą. Bez żadnego problemu w ogóle. Nic sobie z tego nie zrobił. No i pięknie! Jest boomerang thrower, który będzie tutaj robił. O, tak shooter kolejny poziom wbił i możemy szybciej zrobić. Teraz tak, chciałbym jego... Aha, czy on strzał wszędzie na mapie? Unlimited range! O kurde, czyli mogę go postawić gdzieś, gdzie nawet... Nie będzie mi za bardzo tutaj. Okej, okay, niech będzie. Potrzebujemy expa. Nie mamy pieniędzy, więc ruszamy. Ej, on strzela rzeczywiście na taki dystans. Kozak totalny. Dobra, niech on sobie tutaj działa. Możemy tego tak shootera ulepszyć na fast shooting. Albo możemy to zrobić. Dobra, zróbmy sobie te ostrzejsze i lećmy z tym wszystkim dalej, proszę bardzo. W ogóle śmieszne jest to, że ta gra jest w takim 4x3 zrobiona, a nie 16x9. To jest bardzo śmieszne, szczerze mówiąc. Dobra, jest kolejny rank up. Road Spikes. Dobra, ile one ileś kosztują? 30 kosztują. Dobra, no to ja chciałbym na przykład tu postawić jakieś jedne.
Aha, mogę jedne postawić tylko. Aha, nie, mogę drugie postawić. To postawię to jakby cokolwiek miało w którymś miało momencie przejść. Miało jakby miało. Miało jakby miało, tak. Dobra, radzicie sobie. Jeszcze snajper strzela, to już w ogóle totalnie kozacko. Dobra, mamy pana Bungmerang Mistę, który powinien mieć tu bardzo fajny zasięg, więc puścimy go sobie tutaj. Na razie nic więcej nie możemy mu zrobić. To nie możemy kupić upgrade'u tutaj, nie stać nas na upgrade. W sumie mamy tylko 75, więc nieważne. 10. tura! Bardzo ładnie. Pan Farmer nam się najbardziej na razie przydaje. On jest najlepszym dodatkiem w tym wszystkim. Jest najlepszym totalnie dodatkiem. Więc jak macie jakieś tipy dla mnie, czy cokolwiek takiego, bardzo, ale to bardzo chętnie się oczywiście tego wszystkiego, moi drodzy, dowiem. Wszystko piszcie w sekcji komentarzy. No i piszcie, czy chcecie więcej odcinków oczywiście z tej gierki. O, proszę, Sniper Monkey może dostać kolejny Full Metal Jacket. Dobra, co to daje? Tak naprawdę, shoots can pop through 4 layers of balloon, can poop lead and Może przebijać się przez 4 poziomy, tak naprawdę, balonów. Czyli tak naprawdę teraz każdy balon ma na hita, tak, stryk po prostu. Momencik, bardzo ładnie. I Ninja Monkey odblokowany w tym momencie, nie możemy nic zrobić. Rzuca ostrymi shurikenami szybko, nawet te skamowane, tak, bo potem z tego sobie właśnie będą kamowane balony, czyli z kamuflażem. Jeśli ktoś nie widział w ogóle balonków, które nagrywałem, jeśli chodzi oczywiście o balonki z pierwszej osoby, no to zapraszam serdecznie, film jest na kanale Dart Monkey. No i również zapraszam do subskrypcji tego kanału i do zostawienia łapki w górę, będzie mi bardzo miło. Dobra, dostaliśmy teraz tego, Ninja Monkey. Ja bym chciał Ninja Monkey zrobić jakoś tu na razie. Jakoś tu go zróbmy, że jeśli mu powiększę kiedyś zasięg, jeśli będzie miał taką opcję, to no. Tu już mało jest do zrobienia. Tu mamy jeden poziom kupiony, a tu nie możemy. A, i może też wykrywać kamo. To byłoby fajne, to byłoby fajne. Ten też sobie tutaj XP, dobra. Potrzebujemy jeszcze jednego poziomu tak naprawdę. W sensie na nich potrzebujemy te 120 wydać. I dostajemy chyba jeden za każdego zbitego balonika. Dobra, ten już jest ulepszony. Możemy też kupić działo. I Boomerang Thrower ma kolejny poziom. I może 7 balonów naraz bić. Fajnie, ale na razie chciałbym, żeby ten był zaupgrade'owany i widział oczywiście nasze wspaniałe tutaj niewidzialne baloniki, bo z czasem myślę się to przyda, szczerze mówiąc. Dobrze, te wbijają kolejne poziomy, ten nie wbija, ten wbił, co mam? A, boże, 7 może, dobrze, a ten większy zasięg. To nie był ekstremalnie duży zasięg, szczerze mówiąc. Zbieramy 250. Żeby oczywiście ulepszyć. Tutaj mój snajper sobie będzie strzelał, cyk, robimy kolejny poziom kolejnych rzeczy. No dobra, regrow, czyli one są w stanie odnawiać sobie poziomy, kiedy nie będziemy wystarczająco szybko się ich pozbywać. A szybko poszło. 80 green coming. Aha, teraz pisze mi, co wyjdzie kolejne działo. Strzela pojedynczo, która eksploduje. Aha, dobra, wszystko jasne. Czyli po prostu będzie rozwalało kilka naraz obok siebie. Jak będzie dużo ich naraz, to na pewno to pomoże. To na pewno. Dobra. No i tutaj dajecie sobie radę. Pff, spokojnie, proszę bardzo. Icy Tower mrozi. To jest też spoko, mi się wydaje. Myślę, że on będzie dobry tutaj. I nie możemy mu na razie nic zrobić, więc nic nie robimy. Razor Sharp. Dwa dodatkowe balony może rozwalać. Dobrze, to w takim razie poproszę. I lecimy z upgrade'em dla kolejnego. Pyk, i one oba są również już ulepszone. A ten zamraża cały czas. Jak się po XP, to będzie w stanie zrobić coś więcej. Ale na razie nie jest w stanie zrobić. Dobra, są czarne i białe balony, które są mniejsze. Ale zawierają dwa różowe. I są odporne na wybuchy i na mrożenie. To spoko. Ważne, żeby się nauczyć czegoś, nie? Jakby to jest podstawowa kwestia. Bardzo dobrze. Chciałbym teraz działo w ogóle zrobić też. Czy mogę któregoś ulepszyć w jakikolwiek sposób? Mój snajper? Dalej nie, ten też nie. Dobra, to zbieramy pieniądze w takim razie. Poproszę serdecznie moje pieniążki. Cyk, cyk. Różowe są dosyć szybkie, muszę przyznać. Podchodzą białe, są odporne na zamrażanie. Dobra, spokojnie, to nie problem. Ja muszę trzymać rękę na pulsie, jakby tutaj miało coś przejść ewentualnie. Jest Ninja Monkey, odblokował kolejny poziom. To był ten? Nie, to był ten Ninja Monkey. Ninja Discipline zwiększa zasięg i szybkość ataku. To robimy, poproszę. Nie stać nas na działo, to zbieramy jeszcze dalej na działo. Żaden problem. Nie stać cię na działo? To uzbieraj na działo. Jakie działo ma zasięg? Ej, działo ma całkiem spoko zasięg. Działo ustawmy sobie też tu jakoś, myślę, i będzie ok. No i potem może zwiększy zasięg, coś tam, coś tam. Nie wiem, które mogą zwiększać zasięg, a które nie. Dobra, są kamo. Dobrze, proszę bardzo. Lecimy, no. Pff, żaden problem. Pff. Mamy już kamo, więc możemy na spokojnie rozwalać wszystko.
Te nawet nie zdążą się odrodzić. Proszę bardzo, rank up. Glue Gunner. On też jest spoko, z tego co kojarzę, bo on jest w stanie zaklejać nasze baloniki. Myślę, żeby był jak najbardziej wydajny w chwili obecnej, to możemy go zrobić jakoś takoś. Przez to, że tamte białe nie mogą być zamrożone, to ten pewnie będzie je zaklejał, jakby co, więc będzie okej. Czy mrożący już? Nie, nawet dalej nie wyekspił. Dalej nie był w stanie. Szybsze strzelanie. O, za 400. Poproszę w takim razie. Ja nie wiem czemu, ale w każdej grze uwielbiam snajperów, więc to jest jedna z takich jednostek, które mi się wydaje, że będą naprawdę robiły fajną robotkę. Bardzo ładnie, cyk, cyk. Dobrze. Teraz tak, czy mamy coś do upgrade'u? Ten już jest prawie, ten już jest prawie, ten nie. To nic nie strzela, więc tego może upgrade'ujemy. Działo też. Dobrze. Spróbujmy zrobić w takim razie... tutaj jest łódka i samolot. Łódki raczej nie wybudujemy, więc zróbmy tego tak, shootera tutaj. Niech on sobie pójdzie i zwiększmy mu zasięg i tak dalej. I on tutaj będzie wspierał lead. Move slowly, but are immune to anything sharp. They contain two black balloons. Czyli wybuchy, rozumiem, tak? Są w stanie, tak, wybuchy. Ewentualnie chyba snajper, może, nie jestem pewien. O, proszę bardzo. Przez zamrożony może się przebić. To ty odblokowałeś? Nie, to ten blokował. Dobra, niech będzie. Soniczne w takim razie, poproszę. A, no i teraz jak ten będzie strzelał, to ten też się będzie ekspił. Też sensowne. Dobra, niech będzie, lecimy. Fala 29, bardzo ładnie. I kolejna fala, cyk, cyk, cyk. O, tu są już wolne dosyć. A nie, bo ja po prostu nie kliknąłem z tym gałganem. Wbijamy też exp na dole, cały czas, pyk, pyk, pyk. No i jest, Icy Tower zwiększa. Czy to jest zasięg po prostu? Tak jest. I szybciej zamraża, z tego co rozumiem. Dobrze, lecimy. Cyk, cyk, cyk. Oj, 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 oj. Robi się niebezpiecznie. Działo, działo, działo. No, kilka przeszło. Nie wiem ile może. A, 143 zdrowia mamy, dobra. Exploding pineapple, place directly on the track. This explode. Aha, wybuchają po 3 sekundach. Dobra, rozumiem. I wieżyczka bombowa. Zwiększa zasięg. To jest też spoko. Extra range. Czyli teraz tu musimy więcej ustawić wieżyczek. Ogólnie musimy więcej ustawić wieżyczek, nawet tych słabych. Ale żeby były po prostu, żeby były. Bo tu już się zaczyna robić ostro, muszę przyznać. Tu damy sobie jeszcze raz te spajki, proszę bardzo, raz. Jeszcze się pojawią kolejne. I... dobra, tak shootera możemy tutaj dać. Tutaj, niech będzie. Zwiększy sobie zasięg. Cyk, cyk. Tu damy sobie jeszcze kolejne kolce jakieś. Jakby coś miało się stać. Bardzo ładnie tam sobie radzą. Bumerangowy sobie też radzi. No, tutaj wybuchy. Czy zwiększymy ci zasięg trochę? Żebyś był w stanie naparzać. Ty nie jesteś w stanie tu nic zrobić. Na razie sobie radzimy. Okej, dobra. Na razie jest dobrze. Tak, shooter zdobył poziom i glue gunner zdobył poziom. Dobra, przez wszystkie poziomy. Dobra, ulepszmy ciebie. Tego nie możemy na razie ulepszyć. Tego też jeszcze nie możemy ulepszyć. Dużo rzeczy do ulepszenia. Nie wiem, czy inwestować w chwili już obecnej w kolejne działka, czy powinienem w co inwestować. Dobra, jeśli chodzi o camo, to nie problem żaden. To proszę bardzo, pojedynczo sobie wszystkie lecą. Lecimy z kolejnym poziomem. Dużo balonów, ale powinniśmy być w stanie wszystkie zbić. Glue gunnerzy są w stanie też sporo tutaj zablokować. Okej, okay, jest na razie stabilnie. Dobra. Poszło. Money Buccaneer, przepraszam. Nie jestem w stanie go nigdzie postawić, bo nie mamy tu wody. Więc dosyć głupio i śmiesznie. Ale niech będzie. Zwiększymy szybkość strzelania. Jeszcze szybsze strzelanie. Niech będzie. Tutaj zrobimy to samo, bo wydaje mi się, że one będą tu miały problem. I tu zupgrade'ujemy. Dział nie możemy, ten nie może... Aha, tu możemy jeszcze zrobić. Co on robi? We'll seek out and people... Aha, będą namierzać jakby automatycznie. To też spoko. Dobra. Inwestycja i walimy. Dobra, jest nieźle, jest nieźle. La. Dobra, tutaj pomoc mała musiała pójść, bo nie wiedziałem, czy sobie poradzę, ale jest na razie okej. Na razie jest stabilnie. Nie wiem, czy ci rzeczywiście większe bomby. Dobra, inwestycja w większe bomby. Go. Większe bomby, to może będzie więcej szczęścia. Lecimy. Dobra. Są balo... O Jezus, te to zleciały w moment. A, taka dwuczęściowa. Trzyczęściowa. No, tamto mrożenie, powiem wam, że zrobiło nawet całkiem spoko robotę. Ten tak shooter też coś odblokował. Super range. Tak, so much further than normal. Tego się nie opłaca kupować, jakby co? Dobra, tu puścimy sobie jeszcze zamrażanie. Myślę, że na początku zamrażanie, żeby... Jak tu mamy największe takie zbiorowisko, będzie okej. Okay. Myślę, że to będzie dobra strategia? Czy będzie? Nie wiem. Zrobimy kolejnego. Dobra, czy to da radę? Nie jestem pewien.
Dobra, na razie zatrzymujemy cokolwiek. O Jezus, czy bomby dadzą radę? Dajcie mi igły! No daj ta mi to, daj ta! Nie ma. Czemu nikt nie strzela? A tylko ci widzą, tak? Aha! Bo tylko wy widzicie. Ale snajper nie widzi? Wydaje mi się, że snajper powinien widzieć. Dobra, to musimy w takim razie zainwestować gdzieś jeszcze. Na przykład tutaj, w taką małpkę. Czy ja mogę ją tu postawić i drugą gdzieś tu? Idealnie, dobra. Zwiększamy zasięg. Widzisz kamo. Raz, dwa. I mamy 90, dobra. Lecimy dalej. Będą tu wspierać jakby co. Już odtąd będą tak naprawdę wspierać. Tak, shooter gdzieś. A, gdzieś tu, nie wiem. To i to. Szybsze strzelanie? Cokolwiek? Jesteś w stanie cokolwiek pomóc? Nie jestem pewien. Dobra, niech będzie. Monkey Ace. To jest latający. Dart Monkey się czegoś tu nauczył. Co on się tu nauczył? A może zbijać 18. Dobra, Dart Monkey. Seeking Shuriken. Możemy też zrobić samo. Za 1000 kosztuje, dobra, to na razie nie. Ty się nauczyłeś, tak? Nie, ty się nauczyłeś. Ty? A wy się nauczyliście. O! Kata 500 kosztuje, o Jezus. To kosztuje od groma. Musimy na razie nazbierać. Na razie trzeba nazbierać, żeby cokolwiek z tego kupić. Chociaż tego jednego, dobra, jest. On już jest w stanie robić fajną robotę. Znowu mamy problem, mały. Kolejny tutaj. Raz, dwa, żebyś widział też te. Ostre. Tu też trzeba zainwestować w ostre. Dobra, jest okej. Jest dobrze, jest na razie okej. Bardzo dobrze jest na razie. Tutaj też upgrade'ujemy. Trochę tych balonów przeleciało, mi się wydaje. Tak minimalnie, naprawdę. Minimalnie. Ciebie trzeba też zaupgrade'ować. Raz. Co mamy jeszcze do upgrade'u? Glue Gunnera, Sticker Glue. Okej, czyli że trwa trochę dłużej. Permafrost. A, poruszyłem się wolniej nawet po tym. To jest mądre. To jest mądre, dobra. A, nie jesteśmy już. To czekamy. Ceramiczne. 10 uderzeń, żeby oczywiście... O Jezus. To będzie problem. Wykrywam, że to będzie problem całkiem spory. Dobra, no ale tutaj ten glue gunner coś tam działa, nie? Coś tam robi cały czas. Nie, no powinno być dobrze, powinno być dobrze. Powinno być spoko. Tu jeszcze jednego glue gunnera bym dał, może jakoś w tym miejscu. To, proszę bardzo, glue soak. Ten już robi obie te rzeczy. Ten ma perma, enhanced freezing. Dobra, lecimy dalej. Niech zamraża lepiej, niech je po prostu zamrażają na starcie i elo, proszę bardzo. Dobra, i teraz jest nieźle. Jeszcze tego gluganera nie możemy już ulepszyć. Tamte cały czas rzucają, cały czas. Dobra, jeszcze ciebie mieliśmy ulepszyć, żebyś miał te kulki. Ciebie też możemy ulepszyć. Ciebie też możemy ulepszyć i ciebie jeszcze nie możemy ulepszyć. Ale spokojnie, zaraz będziemy w stanie. Dobra, jest! O kurde, Super Monkey odblokowaliśmy, bardzo fajnie. I Ice Tower odblokował kolejne. Okej. I Dart Monkey. Dobra, za dużo rzeczy. Triple Darts. Co to robi? Co to robi ten Triple Darts? Nie tu. Aha, bo jak wybiorę tą ścieżkę, to już nie mogę pójść w tą ścieżkę. Aaa! Rzuca trzema tymi. No dobra, niech będzie. Tych już mam ulepszonych akurat w tą stronę, więc no nie mogę inaczej. Chciałbym uzbierać 1000 na ten samolot, ale wiem też, że on na przykład tu odblokowałem kolejne Frost Sharper. No właśnie. 280 to chyba sensowniejszy upgrade w chwili obecnej. Te tak shootery mogą też pójść na lepszy poziom. Proszę bardzo, też po 500 każdy kosztuje, więc musimy to zrobić. Myślę, że to będzie sensowne. Pyk, i jeszcze tego trzeba zaupgrade'ować. Dobra, jest ładnie. No i teraz będziemy zbierać sobie na samolot. Mam nadzieję, że ten samolot będzie naprawdę sensowny, bo już powoli się, no tak 3/4 mniej więcej. To możemy też dać na samym końcu jakoś. Dobra, super, rozumiem, że bomby tutaj zrobiły. Raz. Latający, dobra. Gdzie ciebie mam postawić? Aha, po prostu musisz mieć lądowisko gdzieś. To jest taka strefa nieużyteczna, więc możesz sobie tutaj latać. Nie ma problemu. On będzie latał i cały czas strzelał cokolwiek. No to niech sobie... Przynajmniej się będzie expił, ok? To jest jakiś tam plus. Tu nie możemy już nic zrobić. Snajper. Nie możemy. 7 poziomów balonów może się przebić.
też spoko. Ten na razie nic nie inwestuje, ten nic nie robi, ten tutaj zaraz się czegoś nauczy. Snap freeze, dobra, robimy snap freeze, proszę bardzo. I jest im mag, dobra, zaraz zrobimy spokojnie, no za szybko levelujecie, Jezus. Za szybko levelujecie, nie jestem w stanie kupić wszystkiego, okej? Spokojnie. Corsive glue, dobra, niech będzie, jeszcze tego zaraz zupgrade'ujemy. Dawać, moab! Pamiętam, że moaby to były dosyć duże i był problem z rozwaleniem ich. Ojojoj, będzie problem. I to nawet duży problem. Nie mam pieniędzy. Dobra, no nic, no musimy... Mogę to rzucić? Mogę to? 2, 1... Nie zrobiło prawie nic. Dobra, coś tam robią. Ej, coś tam moi dają. Ej, 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 damy radę sobie, przeżyliśmy to. Nice, jestem w szoku. Dobrze, A, bo ja to robię w ten sposób, ja to układam i ja... wszystko jasne. Jeszcze tego glugana miałem ulepszyć, bardzo ładnie. Was i tak już nie zupgrade'uję na razie. To dopiero na 21 ranku, mam 14, okej. Okay. No nic, lecimy dalej. Nie jesteśmy w stanie zrobić nic więcej, więc rozbijajcie je i lecimy z nimi. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Ci są w stanie rzucać, na razie sobie... Nie no, poradzą sobie na spokojnie. Dobra, mamy 1500. Możemy też zrobić maga. Na pewno. I Super Monkey kosztuje 3500. Pros Magic Balls that pop to... Okej, okay, ty rozwalasz dwa balony. W takim razie myślę, że to będzie sensowne. Przynajmniej nie wiem, czy to jest najsensowniejsze, ale przynajmniej się będzie expił, dobra? Jeśli cokolwiek do niego doleci. Bo w tej fali niespecjalnie na to wygląda. Zbieramy 3500, chyba że jestem w stanie coś zupgrade'ować. Na przykład tego, że może się przestrzeliwać przez 7 poziomów, ale jeden snajper wydaje mi się, że nie robi aż tak wiele. Wydaje mi się, że lepiej zainwestować w inne wieżyczki. Dobra, jest, Sniper Monkey odblokował sobie coś. Co odblokowałeś? Night Vision Goggles. Gdzie jest moja myszka? Tutaj. I ty widzisz co? A teraz dopiero widzisz te kamo. Dobra, rozumiem wszystko. Dobra, zrobimy sobie tutaj super małpę. Ona będzie sobie tutaj ćwiczyła i pilnowała. To zrobimy sobie jakieś Dart Monkey. Zrobimy sobie jakieś Dart Monkey. I lecimy z tym wszystkim. Trzeba je minimalnie ulepszyć, żeby mogły chociaż widzieć właśnie te kamo, żeby mogły cokolwiek tutaj podziałać. Triple Darts. I tego też zrobimy w Triple Darts. Bardzo ładnie. I ustawimy tutaj taką całą linię ich. Dwa. Jest! Proszę bardzo. Monkey Village. Nie wiem, co robi Monkey Village, ale nieważne. Zaraz się dowiemy. Dobra, jest. Wiem, że powinienem je tu jak najbardziej cisnąć obok siebie, ale no wiecie, ciężko. Dobra. Raz, dwa i w tą. Raz, dwa i w tą. Raz, dwa i w tą. I nie jestem w stanie na razie nic więcej zrobić. Dobra, to wysyłam. Moab cały. O kurde. Ło, jak rozpruły go. Nice. Ulepszamy wszystkie. Wszystkie ulepszamy. No i teraz jest konkret. Dobra, jest Arctic Wind. 6500. Okej, okay, ale zwalnia wszystkie tego, spowalnia wszystkie balony. No dobra, niech będzie. Ten strzela szybciej, ty możesz tego. Co wy macie? Wy jeszcze nie możecie się nic wyuczyć. Tobie damy lepszą magię, niech będzie. Okej, okay, to jest spoko. Szybsze strzelanie. Myślę, że tu w te rakiety bym poszedł chętnie. W te... A mogę i to, i to? Okej, okay, niech będzie. Jak mogę obie, to biorę obie. Jakby po co się rozdrabniać? Można kupić kilka rzeczy, nie? Bez żadnego problemu, poproszę. No, tamten cały rząd robi taką robotę, że to jest po prostu coś. To jest po prostu coś, totalna masakra. No dobra, lecimy dalej. Nie mam nic więcej do roboty, więc zobaczmy. 52 runda, jest moab. Są dwa moaby. O, lo. Poradziliśmy sobie. Dobra, są farmy bananów, powiem wam. Co to robi w ogóle? Just the cost of all towers and upgrades in radius. Czyli w zasięgu zmniejsza tego. Okej. Okay. Mogę tu zrobić farmę? Masz, przynajmniej farmer będziesz miał po co? Będziesz miał farmę. One chyba nie upgrade'ują realnie. Dobra, kupiliśmy to, teraz tak. Coś, co rzeczywiście nam pomoże w chwili obecnej. Tutaj nie możemy wam nic kupić. Gluganerzy nie mają nic. Ci nie mogą nic zrobić. Takshooterzy też nie mogą już nic zrobić. Super małpa ma... Super strzelanie podwójnym laserem. Jasne. Kupimy ci podwójny laser. To jest coś, co chcę zobaczyć na pewno. Podwójny laser będzie bardzo potrzebny. No i moab. Trzymałaby. Dobra, to poradziło sobie. Dalej nie mamy 3500. O kurde. Dobra, jest.
No, lecimy z tym, lecimy z tym. Ja tu już zacznę w ogóle ustawiać więcej małp. Raz, dwa. Wydaje mi się, że te podstawowe małpy na tamtym upgrade'zie są bardzo dobre, szczerze mówiąc. Moja opinia, okej? Okay? Moja opinia. Pyk. I dobra, i teraz raz. Aha, nie jesteśmy już. Dobra, to lecimy dalej. Poproszę. Te wszystkie. Dwa. Trzy, cztery. I 330, pyk. I kolejna. Raz, dwa i trzy upgrade'y. Dobra, kolejna. Raz, dwa i trzy upgrade'y. Moaba dawać. No kurde, no teraz też... Nie chcę powiedzieć, że nie będą w stanie mnie rozwalić, bo wydaje mi się, że dalej będą w stanie. Ale dużo hajsu dostaję. Dobra, Moab sobie zginie. Jest! Proszę bardzo, kolejna rzecz. Mortar Tower. Czyli możemy kolejną wieżę mieć, która będzie naparzać. Ona kosztuje 750, to nie tak źle, uzbieramy sobie zaraz. Chociaż poszły dwa Moaby. O, może trzeci jeszcze? A nie, tu były dwa na raz. Nie, no spokojnie, kurde. Dobrze, to kupujemy sobie to. Single targeted spot, dobra, czyli... Aha, ja ustawiam, tak? Dobra, to na start strzelaj zawsze, myślę, że to jest najsensowniejsze dla ciebie. Snajpera nie będziemy tu robić w żaden sposób. Więcej bananów. Niech będzie. Cokolwiek. Czy ty coś odblokowałeś? Super range. O, dobra, ten range się zwiększył. Teraz co tu możemy? Kupić jeszcze tobie możemy upgrade'y, więc ja bardzo chętnie. W sensie ja lubię ci kupować i wam kupować upgrade'y. Dobra. Kolejne. Ostre jakieś tutaj w ogóle. Tak, shooter nie może już dostać upgrade'u. Wy możecie. Bomby. O, bomby to myślę, że będą tu fajną robotę robiły, szczerze mówiąc. Bomby będą tu, myślę, fajnie działały. Dobra, która jest? 58. To jeszcze chwila. Wydaje mi się, że na koniec wychodzi taki zielony balon i on będzie problematyczny, ale może się mylę. Mało jest w stanie tych metalowych rozwalać. Oj, oj, oj. I zginąłem. Nie miałem po prostu jak. Nie miałem jak. O. 500? Za co? Nie mam tyle. Nie mam tyle. Także dobrze wiedzieć, że trzeba inwestować we wszystko, a nie tylko w to jedno. Niestety, tak to wygląda. Także, moi drodzy, ja dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie oczywiście. Zapraszam was bardzo serdecznie. Co, mogę to wybrać? Override data? Tak? Chyba tak. Niech będzie. Także, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał odcinek. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Pamiętajcie, że na Enebie też możecie pewnie kupić oczywiście baloniki. No i możecie też kupić wiele innych gier na promocji. Trzymajcie się ciepło, no i cześć!